bohaterzy nowi są, proszę Państwa, zgłaszani przez ojca Ryzyka. Tych heroicznych czynów zmarł i już wielu nie będzie można ocalić. Że Żydów ratowali w czasie, proszę Państwa, wojny. Jana Pawła II pamięć. Ja to nie wiem, 5 lat trwało i tyle gadania. 1 stycznia tego roku. Co to znaczy wojna, proszę Państwa? Wielkie nieszczęście. Albo jak się takie ciołki, kołki słuchą, biją na ulicy. No to przecież może oko wybić, może pokaleć. Wielkie nieszczęście. Także po co takie głupoty mają w głowie? Wiecie, ocalmy ich od zapomnienia, nie będą oni jak światło dla następnych pokoleń. A oto numer telefonu dla tej akcji. 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 80 64. Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30. Jeśli telefon jest zajęty, prosimy próbować aż do skutku. Bądźmy cierpliwi. Centrala nasza przyjmuje tylko telefony niezastrzeżone. Jeszcze raz przypominam, numer telefonu do tej akcji Ocalić od zapomnienia 56 610 81 64. Powtarzam, 56 610 81 64. Także numer podawany we wtorkowej audycji Ocalić od zapomnienia jest aktualny. To jest inny numer, ale również aktualny. Bóg zapłać za zrozumienie i współpracę. Razem możemy uczynić wiele. Ocalmy od zapomnienia tych wielkich bohaterów, męczenników II wojny światowej za innych ludzi. Drodzy słuchacze, audycja aktualności dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13:10 i po godzinie 16:00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4:10, a w sobotę o 3:35. Aktualności dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam na aktualność dnia. I jeszcze oczywiście Państwa antyzmów, którzy oferują prawdopodobnie tego samego karapala do wybudowania. Tak, to posiadam te same argumenty, co potrzebne. Mamy trochę pokałania, ale wrażenie, że im proszę po prostu wydostanie sobie czas i rozwiązać ten problem w miarę szybko, to zdecydowało się tak naprawdę trochę na podwórkę, żeby Nie, to nie znaczy, że to jest taki problem.
Aktualności dnia w Radiu Maryja strajkuje część nauczycieli, pracowników szkół i przedszkoli w 16 województwach. W większości protest zakończy się do godziny 15.30, a protest polega na zbiorowym powstrzymaniu się pracowników oświaty od wykonywania pracy. Decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiego strajku podjął Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego na początku marca. W tym czasie dyrekcja musi zapewnić opiekę dzieciom. Z nami jest pani Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej. Witam serdecznie, pani minister, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Pani minister, czy wiadomo, ile placówek przystąpiło do strajku i czy dzieci są w szkole bezpieczne? No, oczywiście monitorujemy sytuację. Z naszych danych wynika, że zdecydowana większość, naprawdę przeważająca większość nauczycieli nie poparła decyzji zarządu, że ten przystąpiła do strajku, i to nauczyciele to osoby odpowiedzialne i widzą w rezultacie edukacji. Niech żyje! Niech żyje! Dla siebie szansę. No są takie miasta jak Ostrołęka, że jeden nauczyciel strajkuje i to w szkole, w której są rekolekcje, trwają rekolekcje wielkopostne, więc są to symptomatyczne. Ale zgódę. Dzisiaj takie informacje, że praktycznie 100% samorządów uchwaliło nowe ścieżki. Ale myślę, że nauczyciele też wiedzą, że tak naprawdę te postulaty, ich oczekiwania, które może spełnić ministerstwo, bo wiadomo, że ten strajk jeśli popatrzymy na postulaty, w tym strajku stroną dyrektor, ale zgadzam się z nauczycielami, których bardzo szanuję. Sama jestem cały czas nauczycielem neurologii, zadowolenie. Rozumiem to niezadowolenie. Od 2012 roku ich płace nawet nie drgnęły. To była pierwsza waloryzacja. I nauczyciele wiedzą, bo to zostało ogłoszone przez panią minister. Dzisiaj też powiedziała o tym pani premier Beata Szydło, że podwyżki dla nauczycieli będą. Będą to pierwsze podwyżki od wielu, wielu lat. I my chcemy, żeby nauczyciele odczuli poprawę finansową, żeby po prostu odbudować etos zawodu nauczyciela. Trzeba też
godnie nauczycieli wynagradzać i my to świetnie rozumiemy. To, co nauczyciele rozumieją też, to to, że przecież jest kryzys demograficzny i w ciągu lat rządów PO-PSL zwolniono 45 tysięcy nauczycieli. Proces dalszych zwolnień byłby nieuchronny, gdyby nie reforma strukturalna oświaty. Postulaty, które ZNP przedstawia, to jest domaganie się deklaracji, że do 2022 roku, czyli przez najbliższe 5 lat w szkole nie będzie zwolnień ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników i że do tego czasu żadnemu z nich warunki pracy, także te finansowe, nie zmienią się na niekorzyść, o czym przed chwilą pani minister mówiła, i zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 10%. Ten harmonogram podwyżek, wiem, że w kwietniu pani minister Zalewska ma przedstawić, jak on będzie przebiegał i jaki jest punkt dojścia, a co z tym postulatem związanym ze zwolnieniami? Wiadomo, że tutaj kształtuje polityka kadrową dyrektor. Natomiast głupia jest i koniec. Także w Warszawie to stworzyć takie zapisy w ustawie, żeby chronić nauczycieli przed zwolnieniami. I my takie regulacje stworzyliśmy. Naprawdę jest bardzo duża elastyczność i ułatwienie dla nauczycieli i samorządów i dyrektorów szkół, żeby nauczyciele nie stawali się nauczycielami szkoły nowego typu. Ponadto jeszcze to, co jest dla nas bardzo istotne i szczerze dla nauczycieli, bo my dbamy o nauczycieli, to jest to, że dzięki reformie będzie ponad 5 tysięcy nowych etatów. Więc nie można tutaj mówić, że w wyniku reformy, i my to bardzo jasno podkreślamy, jakikolwiek nauczyciel straci pracę, ale jest niż demograficzny. I tutaj ten niż jest nieubłagany. I to są jego skutki też mogą niektórzy nauczyciele odczuć, ale reforma ma wstrzymać tę niekontrolowaną falę zwolnień nauczycieli, która miała miejsce w latach rządów PO-PSL. Ponadto słuchaczy chyba każdy sobie zdaje sprawę, że co ci tam przypomina, to jak najdorosłe. W stanie się szkolnym się nie będzie tyle samo. Natomiast uczniowie klasy gimnazjalne były bardziej liczne niż są to klasy szkoły podstawowej. W związku z tym jest oczywiste, że jeśli będą teraz uczniowie przychodzić z 6 do 7 klasy, to te klasy dalej będą liczne i w związku z tym będzie tych klas więcej. Jeszcze przypomnę, że tak naprawdę przez najbliższe 2 lata będzie subwencjonowanych 10 roczników, 6-latki oraz 2 roczniki wygaszanego gimnazjum. To są fakty, że w zasadzie samorządy dostaną więcej pieniędzy, więc nie ma finansowych podstaw, żeby z powodu reformy zwalniać nauczycieli. I tu chcę nauczycieli zapewnić, że zrobiliśmy wszystko, żeby przygotować takie ochronne regulacje. Zrobiliśmy też dużo dla związków zawodowych, ponieważ chcemy, żeby związki zawodowe były przy arkuszach i żeby mogły związki zawodowe tam przeopiniować, tak żeby nie było, że ktoś ma 2 etaty, a inny nauczyciel jest zwalniany. Ale wiadomo, że ruchy kadrowe będą, bo jeden nauczyciel będzie w stanie się nauczycielem innej szkoły. I tutaj bądź będzie zmieszane sytuacje, tak trzeba to zrobić, żeby na etat te godziny się musi wsypać w kilku szkołach, więc to jest bardzo istotne, że taka elastyczność musi być, że nauczyciel będzie pracował w kilku szkołach, bo to jest wynik zniżu. Natomiast to nie jest wynik reformy edukacji. Natomiast przez te najbliższe lata samorządy naprawdę mają dużo ułatwień i elastyczności, żeby tak kształtować sieć szkół, żeby żaden nauczyciel nie był niepłatny. Myślę, że też tak się w większości A czy to dotyczy nauczycieli wszystkich przedmiotów? Wiemy, że tej historii będzie więcej, więc pewnie historycy bardzo cieszą się z tej reformy, ale czy mogą cieszyć się biolodzy, przyrodnicy, chemicy, fizycy? Jak sprawa z tymi przedmiotami wygląda? Przecież przedmioty wracają do szkoły. To problem reformy, którą prowadziła minister ustawy programowej. Ale jak edukacyjnie, profesjonalnie, proszę ciebie, na bardzo wysokim poziomie. Ustawa powinna być
zarządzona. Wyjechała pracownicy telewizji z Katowic. Moja koleżanka Edyszka była na rynku w Sinę o niemieckim prawie. To cały kurs bardzo głupi na tym Śląska na telewizji. Wyjechała telewizja z Katowic. Ta Edyszka była zawsze mój pomysł, ona tam poszła. Tak odstąpiła taką pracę przed telewizją. Ale nie wiesz, jaka to pani lata. Telewizja pojechała, a ona na drugiej lekcji taką samą klasę. A no to nic, jaka wielka, jaka wielka nauka. Czyli, że ona nie lubi na pokaz, ale jak musiała, to musiała. No tu ponoć jest super lektorka i telewizja cała się chyba ustawili kamerę. I jak ona uczy, dydaktycznie, profesjonalnie. Heja i mówi tak, Berlin, nie żaden Berlin, tylko mówi się Berlin, tego R nie ma, bo jest zredukowane, jest ciut dłużej, Berlin, akcent na I, a więc to, co ty byś tu wyczytała, to nie jest ta książka zamknięta i światło przyciemnione. Ja tak wpadłam w ten niemiecki, ja mówię, cholera, przecież to nie jest nasza grupa i to nie jest bardzo, ale mówię tak, cholera, ale mi się tu podoba. I tak chyba to trzecia, czwarta lekcja była niemieckiego i zostałam na niemieckim, proszę. Albo te babki sekretariatu się wygłupiły, bo one wiedzą, że ja lubię takie i tego. Ja mówię, nie, mi to pasuje. Ten niemiecki jest wspaniały język, ale tylko wtedy, kiedy ktoś mówi pięknie, klasycznie po niemiecku. Niemiecki jest bardzo trudny, Niemcy są bardzo ciężko. Prezes ZNP Sławomir Broniarz mówi, że do strajku przystąpiło 37% placówek. No to mniej niż zapowiadał jeszcze wczoraj. Czy państwo też jako ministerstwo taką cyfrę potwierdzają i czy taka cyfra ewentualna byłaby także odbierana przez państwo jako wsparcie dla reformy, dla działań ministerstwa? Na pewno jest zdecydowanie szkół nauczycieli, którzy podjęli strajk. Bo nauczyciele to osoby odpowiedzialne. Nauczyciele to osoby, które chcą dobrej szkoły i chcą dobrych warunków pracy. I dlatego do tego strajku naprawdę nie przystąpili masowo, a raczej jest to dużo mniejsza liczba, którą podaje pan Broniarz. Nie chcę podawać tej na pewno jaka jest, ale jest zdecydowanie mniejsza. Według naszych wstępnie zapamiętanych. Czy państwo taką liczbę po zakończonym strajku podadzą? Tak, oczywiście, że podamy, ale jeszcze się wstrzymujemy. Ale dzisiaj, znaczy w tej chwili mogę powiedzieć, że na pewno może dlatego pan Broniarz tak to tłumaczy, że nauczyciele są od kilku dni intensywnie atakowani, mobbingowani, szkoły infiltrowane od kuratora, począwszy na policji kończąc. Oczywiście to jest nieprawda, natomiast nawet ktoś nam zarzucił, dlaczego nie mamy danych, w szkołach jest przygotowywany strajk. Nie chcieliśmy wcześniej teraz takich danych, żeby nie być posądzonym, że wybieramy nacisk na dyrektorów, na nauczycieli. Więc zbieramy to w tej chwili, natomiast naszym obowiązkiem było być przygotowanym, żeby dyrektorzy byli
świadomi, żeby byli zawsze świadomi tego i nadzorowali to kuratorzy, żeby w tych szkołach, w których seks się odbywa, było zapewnione bezpieczeństwo dla dzieci i młodzieży. To jest bardzo ważne i to na pewno było naszą troską. Natomiast nie próbowaliśmy wywierać presji na nikogo. To właśnie pan broniarz, to właśnie niektórzy przedstawiciele związków zawodowych próbowali, ale nie wszyscy próbowali tę presję wywierać i właściwie mówić o wielkim sukcesie, o wielkim proteście, jeżeli zanim ten protest jeszcze się nie zaczął. Także ja tutaj mogę powiedzieć, że nauczyciele tak naprawdę nie mieli przeciwko czemu protestować, bo to, co jest w tych postulatach, w zasadzie jest przez ministerstwo realizowane, ale w tym zakresie, w którym to należy do ministerstwa, czyli tutaj warto podkreślić, że powstał zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, gdzie są związki zawodowe, gdzie w tym zespole pracują samorządy i wypracowywane są najlepsze rozwiązania widzenia dla nauczycieli, dla statusu zawodowego, wypracowanie, jeśli chodzi o finansowanie oświaty i te rozwiązania, które dotyczą oczywiście tego, co dla nauczycieli jest bardzo ważne, a więc jedyne nagrody. Stąd też w kwietniu pani minister, pani premier przedstawią harmonogram planu podwyżek dla nauczycieli. Na dzisiejszym strajku się nie skończy. Szef ZNP poinformował, że trwa zbiórka, ona już się też kończy, przeprowadzenia podpisów w sprawie przeprowadzenia obywatelskiego referendum w sprawie wprowadzenia reformy edukacji. Zadeklarował, że w tej chwili jest 609 tysięcy podpisów, że poniedziałek zacznie się ich liczenie, weryfikacja i przed świętami jeszcze będzie chciał pójść i złożyć projekt i podpisy marszałkowi Sejmu. Czy to zbieranie, to liczenie ma jeszcze sens? Czy jest coś, co może powstrzymać reformę edukacji? Reforma edukacji jest taka, jeżeli ktoś chciał przeprowadzić referendum, no to było kilka wcześniejszych istotnych terminów, które mogły, w którym to należało zacząć, że można było zbierać podpisy. W czerwiec, szczególnie kiedy właśnie 27 czerwca ogłosiła pani minister założenia reformy. I to był ten moment, kiedy można było zbierać podpisy i wtedy wnioskować o przeprowadzenie referendum. Ale też przypomnę, że w poprzedniej kadencji był wniosek o referendum tylko w sprawie 6-latek, ale też w sprawie ewentualnej likwidacji gimnazjów, przywrócenia historii do szkoły. I oczywiście przedstawiciele koalicji rządzącej na PSL nie zagłosowali za tym wnioskiem, wrzucili te głosy i podpisy do kosza. My dzisiaj mówimy, że